tej części wykładu postaramy się Państwu opowiedzieć o podstawach intuicji. Poznawczą podstawą procesów intuicyjnych jest według nas uczenie się mimowolne. O poznawczym aspekcie tego procesu mogą Państwo dowiedzieć się z jednego z nagrań, które znajduje się w archiwum, natomiast ja postaram się Państwu o tym opowiedzieć z perspektywy społecznej. Uczenie się mimowolne polega na tym, że w sposób nieuświadomiony nabywamy wiedzę i zarówno proces nabywania tej wiedzy, jak też posiadanie wiedzy i korzystanie z niej zachodzi poza naszą świadomością i poza naszą kontrolą. Jak wspomnieliśmy w poprzedniej części tego wykładu, intuicja jest to proces, który opiera się właśnie na wykorzystaniu takiej nieuświadomionej wiedzy. Zatem można wyprowadzić z tego wniosek, że uczenie się mimowolne, nabywanie nieuświadomionej wiedzy i z niej korzystanie jest właśnie podstawą procesów intuicyjnych. Zatem podejmowanie decyzji, wydawanie sądów intuicyjnych jest oparte właśnie o wykorzystanie tak nabywanej wiedzy. Przykładem uczenia się mimowolnego, społecznym przykładem jest wykrywanie kowariancji. Należy tutaj zauważyć, że wiele zjawisk współwystępuje ze sobą i właśnie takie wykrywanie współwystępowania, czyli kowariancji, jest jedną z cech adaptacyjnych umysłu. Nasz umysł potrafi taką kowariancję wykryć, posiada tą wiedzę w sposób utajony i potrafi ją wykorzystać bez udziału naszej świadomości. Przykładów takiej współzmienności można podać bardzo wiele. Przykłady, które przytoczę, będą, wydaje się, banalne, ale właśnie są banalne dlatego, że wykrywamy taką kowariancję automatycznie i z niej automatycznie korzystamy. Dlatego staje się to dla nas takie oczywiste. Przykładem może być to, że kiedy naciskamy literę K na maszynie do pisania czy w komputerze, na ekranie pojawia się literka K. Bez wiedzy o takim współwystępowaniu nie bylibyśmy w stanie korzystać z tego rodzaju aparatury. Bardziej życiowym przykładem jest może to, że wraz ze spadającym ciśnieniem wydaje nam się, że powinno nam się pogorszyć samopoczucie. Często tak faktycznie jest, ale niekoniecznie zawsze. Natomiast to współwystępowanie wykrywamy i posługujemy się tym w naszym życiu. Inne przykłady to poczucie senności po spożyciu posiłku i wiele innych. Należy zatem stwierdzić, że część takich współzmienności czy kowariancji da się wykryć świadomie i da się jej nauczyć świadomie, ale wiele z nich jesteśmy w stanie wykryć i wykorzystać bez udziału naszej świadomości. I właśnie wykrywanie kowariancji, takie nieuświadomione nabywanie wiedzy o współwystępowaniu różnych zjawisk, może być jedną z podstaw podejmowania decyzji intuicyjnych. Badaczem, który zajął się tym problemem od strony eksperymentalnej i próbował sprawdzić, czy rzeczywiście ludzie potrafią takie kowariancje, wiedzę o kowariancjach nabyć i wykorzystać, był Paweł Lewicki. Bardzo dobrym przykładem takiego eksperymentu jest badanie, w którym uczestnicy badania obserwowali zdjęcia prezentowane wraz z krótkim opisem osoby przedstawionej na zdjęciu. Opisy te sugerowały, że osoba jest sympatyczna lub niesympatyczna. Ukryta zależność była taka, że zdjęciom osób krótkowłosych towarzyszyły głównie opisy wskazujące na sympatyczność tej osoby, podczas gdy osobom długowłosym nie towarzyszyła taka systematyczna reguła. Następnie badanym prezentowano zachowania dwuznaczne i proszono o zinterpretowanie zachowania osoby przedstawionej na zdjęciu. Okazało się, że osoby krótkowłose były interpretowane jako istotnie bardziej sympatyczne niż osoby długowłose, co wskazuje na to, że po pierwsze uczestnicy badania wykryli tą regułę, a po drugie posłużyli się nią w ocenianiu przedstawionych im, nieznanych im dotąd osób. W innym badaniu posłużono się również zdjęciami osób, którym towarzyszyły opisy wskazujące na to, że osoba jest towarzyska, tak jak na opisie, które Państwo mogą tutaj sobie przeczytać, lub też towarzyszyły zdjęciom opisy wskazujące na niską towarzyskość osoby przedstawionej na zdjęciu. Ukryta zasada była taka, że osobom o jasnym kolorze oczu towarzyszyły opisy wskazujące na dużą towarzyskość, osobom z ciemnymi oczami towarzyszyły opisy o małej towarzyskości. Po kilkunastu prezentacjach zdjęć, którym towarzyszyły właśnie takie opisy, uczestnicy badania mieli ocenić różne osoby przedstawione im na nowych zupełnie zdjęciach. Badani mieli podać charakterystyczne cechy tych osób. Okazało się, że osoby, które miały jasne oczy, były oceniane jako istotnie bardziej towarzyskie niż te osoby, które miały oczy ciemne. Znowu, taka ukryta reguła została wykryta i wykorzystana w ocenie innych osób.
Lewicki przeprowadził również badanie z wykorzystaniem schematycznych rysunków twarzy, gdzie były delikatnie zaburzone proporcje. Zadaniem badanych było wskazywanie mniej realistycznych rysunków. Okazało się, że większość osób systematycznie wskazuje jako mniej realistyczną twarz te rysunki, które mają zaburzone proporcje, przy czym nikt nie potrafił tej reguły uzasadnić, czyli stwierdzić, że regułą są zaburzone proporcje. Spektakularnym zupełnie badaniem Lewicki próbował przetestować taką tezę, że bodźce niejednoznaczne uczymy się w toku doświadczenia interpretować w jakiś określony sposób i później tą regułę interpretowania bodźców właśnie wykorzystujemy w naszym dalszym życiu. Reguła kodowania jest to właśnie sposób interpretowania bodźców niejednoznacznych. Badanie dotyczyło interpretowania obrazów pracy mózgu i oceny na tej podstawie inteligencji posiadaczy tych mózgów. W fazie uczenia badani otrzymywali instrukcję, że uczestniczą w badaniu nad intuicyjnym sposobem interpretacji pracy mózgu. Prezentowano 36 cyfrowych obrazów takich, ja za chwileczkę pokażę przykład. Każdy obraz mózgu był prezentowany przez 11 sekund. Każdemu obrazowi pracy mózgu towarzyszył opis osoby, której mózg jest prezentowany. Między innymi były tam informacje sugerujące, że osoba jest inteligentna lub mało inteligentna. W tej fazie zadania badani mieli za zadanie obserwować te obrazy pracy mózgu, słuchać opisów i intuicyjnie wydawać opinie o tych osobach, których mózgi są pokazywane. Manipulacja polegała w tej części na tym, że były dwa typy obrazów mózgu, różniące się proporcją jasno-szarych prostokątów do całej reszty. Ta proporcja wynosiła 17 lub 13%. To jest przykładowy obraz pracy mózgu. Jasno-szare prostokąty to, tak jak tu pokazany, ten. Jeżeli było ich 17%, obraz był nieco jaśniejszy i tym obrazom towarzyszyły opisy świadczące o tym, że osoba ma wyższą inteligencję. Natomiast jeżeli tych szarych prostokątów było 13%, wówczas towarzyszył temu opis wskazujący na niższą inteligencję, na przykład, że nie jest to osoba, która lubi rozwiązywać krzyżówki, lecz ma problemy nawet z koncentracją. W fazie testowania prezentowano 80 obrazów pracy mózgu, dokładnie takich, jak pokazałam na przykładzie, różniących się właśnie tą proporcją szarych prostokątów do całej reszty obrazu i proszono o ocenę inteligencji osób, których obrazy pracy mózgu są prezentowane. W efekcie zaobserwowano, że oceny inteligencji osób, których mózgi były przedstawione na jaśniejszych, czyli o większej proporcji szarych prostokątów w obrazach, okazywało się, że te osoby są oceniane jako bardziej inteligentne, przy czym badani nie potrafili podać, że taka jest właśnie reguła. Oni tak naprawdę nawet nie dostrzegali tej 4-procentowej różnicy jasności obrazów. Na dodatek okazało się, że stosowanie zasady powoduje jej wzmocnienie. Efekty te będą widoczne na wykresie. Proszę zauważyć, że wyniki uzyskane w badaniu są podzielone na część pierwszą, czyli 40 pierwszych prób i część drugą, kolejne 40 prób. To, co Państwo mogą łatwo zauważyć, to to, że obrazy wskazujące na wysoką inteligencję, czyli obrazy o 17% proporcji szarych prostokątów, są oceniane jako należące do osób istotnie bardziej inteligentnych, przy czym tak naprawdę widoczne jest to w drugiej części zadania, co oznacza, że stosowanie tej reguły się samo wzmacnia. Na kolejnym wykresie mogą Państwo też zobaczyć poprawność identyfikacji dwóch rodzajów obrazów, czyli obrazów jasno-szarych i ciemniejszych, tych, które teoretycznie należą do osób mniej lub bardziej inteligentnych. I znowu mamy podzielone zadanie na próby od 1 do 40, 41 do 80. To, co Państwo mogą zauważyć, to to, że obrazy bardziej inteligentne, czy te jaśniejsze, 17% mają szarych prostokącików, są wyraźnie bardziej, częściej, istotnie, są poprawnie przypisywane osobom o wysokiej inteligencji, a istotnie częściej jest taka decyzja podejmowana w drugiej części zadania. Ta sama proporcja jest, czyli poprawa wykonania zadania jest w drugiej części zadania również w przypadku mniej inteligentnych, czyli tych nieco ciemniejszych obrazów,
pracy mózgu. Przy czym to, co warto zauważyć, to to, że ponieważ reguła była głównie przypisana jaśniejszym, bardziej inteligentnym obrazom, to tak naprawdę poprawność jest znacznie wyższa właśnie w tym przypadku. Lewicki na podstawie tych badań wyciągnął następujące wnioski. Po pierwsze, należy stwierdzić, że ludzie potrafią wykrywać ukryte zależności między zjawiskami, nabywają reguły kodowania zjawisk niejednoznacznych i te reguły, mimo tego, że są nabywane w sposób nieświadomy, wiedza jest utajona, to jednak wpływają na nasze myślenie i zachowanie, powodując tendencyjność w postrzeganiu takich obrazów ambiwalentnych, niejednoznacznych. Przykładem mogą być właśnie te w sumie niejednoznaczne obrazy pracy mózgów, które zaczęły być interpretowane bardzo, bardzo systematycznie jako inteligentne lub wskazujące na niską inteligencję ich właścicieli. Na dodatek reguły te są nieuświadomione i samowzmacniające się. Tutaj jeszcze podkreślę tą tendencyjność. Jest to bardzo ważne, że reguła, że ta wiedza o współzależności, o kowariancji jest utajona i powoduje tendencyjność w naszym myśleniu i jest samowzmacniająca się. Jeżeli pomyślimy o naszym życiu i o na przykład tym eksperymencie dotyczącym relacji między krótkimi włosami a sympatycznością osoby, to należałoby powiedzieć tak. Jeżeli wykryjemy, że jest taka reguła, że osoby krótkowłose są bardziej sympatyczne niż inne osoby, to jeżeli zastosujemy tą regułę ileś razy w naszym życiu, to z każdym razem będziemy coraz bardziej przekonani o tym, że ta reguła jest słuszna i będziemy ją tym bardziej stosowali, nawet jeżeli to przekonanie jest wewnętrzne i nieuświadomione. Jeżeli chodzi o podstawy intuicji, opowiedziałam przed chwilką o takim społecznym aspekcie uczenia się mimowolnego. Teraz pozwolę sobie poświęcić chwilę czasu na procesy automatyczne. Jeżeli mówimy o procesach automatycznych, które ostatnio od kilku dziesięcioleci przeżywają wyraźny renesans, wiele osób się tymi procesami zajmuje. Należy tutaj wspomnieć naturalnie Johna Bargea, który uporządkował w pewnym momencie naszą wiedzę na temat procesów automatycznych i zaproponował taką definicję, zgodnie z którą automatyzmy to procesy przebiegające szybko, równolegle, ponieważ nie angażują zbyt wiele zasobów naszych poznawczych, mogą przebiegać nie zakłócając siebie nawzajem i tak naprawdę cały proces uruchomienia i przebiegu tego procesu jest na ogół nieuświadomiony, a to, co widzimy i uświadamiamy sobie, to efekty tego procesu. Można mówić o automatyzmach pierwotnych i wtórnych. Automatyzmy pierwotne to takie, których nie musimy się uczyć, które niejako mamy wrodzone. Przykładem mogą być reakcje na istotne biologicznie bodźce, na przykład nikt nas nie musi tego uczyć, żebyśmy odruchem wzdrygnięcia czy odruchem orientacyjnym reagowali na ostry, nagły dźwięk, jak również nie potrafimy się powstrzymać przed mrugnięciem wtedy, kiedy szybko do naszej twarzy zbliża się jakiś obiekt. Przykładem może być moment, w którym sytuacja, jeżeli jedziemy samochodem, mamy przed swoją twarzą przecież szybę, a jeżeli spada coś, co potem się okazuje zwykłym liściem, reagujemy mrugnięciem i nawet cofnięciem głowy. Jednak automatyzmy pierwotne to nie tylko wrodzone reakcje biologiczne, również są to bardziej procesy złożone, społeczne, dotyczące naszych interakcji z ludźmi. Na przykład obiekty czy osoby, z którymi mieliśmy już jakiś wielokrotny kontakt wcześniej, są przez nas bardziej lubiane. Jeżeli posiadamy na przykład stereotypy dotyczące jakichś grup społecznych, wówczas aktywizacja stereotypów powoduje, że zachowujemy się właśnie zgodnie z nimi i to nie tylko w odniesieniu do sądów dokonywanych względem tych osób. Innym przykładem może być naśladowanie zachowań innych ludzi, czyli mimikra, i tym zajmę się na początku. Można zaobserwować, że jeżeli ktoś, z kim rozmawiamy, kiwa głową albo przechyla się w którąś stronę, często zachowujemy się podobnie. Można stwierdzić, że takie zachowanie jest intencjonalne, ale można też stwierdzić, że zachowanie jest to, że takie zachowanie jest automatyczne i właśnie taką tezę próbowali przetestować Chartrand i Barge w badaniu nad mimikrą. Osoby badane zostały poproszone o udział w badaniu polegającym na ocenie serii zdjęć i każdemu badanemu towarzyszył pomocnik eksperymentatora. Tak naprawdę to ocenianie zdjęć było instrukcją maskującą, badani mieli się po prostu w to zadanie zaangażować. Tak naprawdę prawdziwa manipulacja polegała na tym, że w jednej grupie osób pomocnik eksperymentatora pocierał swoją twarz, w drugiej grupie potrząsał nogą.
Oczywiście to, co obserwowano, to zgodność zachowania osoby badanej, oceniającej zdjęcia, myślącej, że to jest tak naprawdę cel badania, zgodność zachowania osoby badanej z zachowaniem pomocnika. Na wykresie Państwo mogą zobaczyć bardzo wyraźnie, że wtedy, kiedy eksperymentator pocierał swoją twarz, badani znacznie częściej pocierali swoją twarz, niż robili coś innego, natomiast wtedy, kiedy pomocnik kiwał nogą, badani istotnie częściej kiwali nogą niż pocierali twarz. Zatem niezależnie od tego, jakie było zachowanie eksperymentatora, było ono bezwiednie naśladowane przez osoby badane, które tak naprawdę nie wiedziały, że to robią. Zatem proces zachodził automatycznie, bez intencji. Innym przykładem na automatyzmy pierwotne dotyczące naszego życia społecznego jest zgodność naszego zachowania ze schematami. Przykładem może być badanie przeprowadzone przez Bardża. W tym badaniu za pomocą słów, pojęć takich jak sentymentalny, zmarszczki, Floryda, aktywizowano stereotyp osoby starszej. To, co obserwowano, to czas, jaki zajmował osobom badanym na przejście od pokoju eksperymentalnego do windy. Okazywało się, że badani z grupy eksperymentalnej, w której aktywizowano stereotyp osoby starszej, szli znacznie wolniej do windy niż osoby z grupy eksperymentalnej, w której tego stereotypu nie aktywizowano. W podobnym badaniu aktywizacja stereotypu osoby starszej powodowała pogorszenie efektów pamięciowych. Nagle okazywało się, że osoby takie same jak osoby z grupy kontrolnej, wtedy kiedy zaktywizowano u nich myślenie o osobie starszej, miały gorszą pamięć. W innym badaniu aktywizowano stereotyp profesora i chuligana i jak się okazało, u osób, u których zaktywizowano stereotyp profesora, te osoby uzyskiwały istotnie wyższe wyniki w zadaniach matematycznych niż osoby z grupy kontrolnej, podczas gdy aktywizacja stereotypu chuligana pogarszała wyniki w zadaniu matematycznym. Automatyzmy pierwotne, o których mówiłam do tej pory, to takie, których nie musimy się uczyć. Jednak automatyzmy mogą również, czy procesy automatyczne mogą być nabywane wtórnie w wyniku naszego doświadczenia. Wtedy, kiedy wielokrotnie ćwiczymy jakąś czynność, przy czym ćwiczenie nie musi być intencjonalne, może być to po prostu wielokrotne powtarzanie jakiejś czynności, sekwencji percepcyjnej czy motorycznej, w wyniku takiego częstego ćwiczenia jakaś czynność zaczyna wymagać od nas coraz mniej kontroli. Nie musimy zastanawiać się, co, w jakiej kolejności i w jaki sposób wykonać. Zatem po jakimś czasie wtórnie mamy zautomatyzowaną czynność. Przykładem może być proceduralizacja czynności, przepraszam. Pewnie jak Państwo pomyślą o wpisywaniu PIN-u do telefonu komórkowego, to łatwo sobie, pewnie część z Państwa przyzna rację, że jeżeli ktoś nas pyta o nasz numer PIN-u, to musimy sięgnąć do telefonu, dlatego że nasza ręka jakby nie pyta się nas, jaki numer wpisać, tylko sama wie. I często jest tak, że wręcz musimy, że wiemy, jak wpisać PIN, a nie potrafimy go podać i musimy sięgnąć do telefonu. Takim przykładem jest również nauka jazdy samochodem, kiedy na początku ćwiczymy każdą pojedynczą czynność. Tak naprawdę musimy się skupić, musimy wiedzieć, że na początku pedał gazu powinien być w górze, sprzęgło należy nacisnąć, dźwignię ustawioną prosto przechylić w prawo, później popchnąć do przodu, następnie dopiero puścić sprzęgło i wcisnąć pedał gazu. Nad każdą z tych czynności musimy pomyśleć, zastanowić się, co, jak i w jakiej kolejności wykonać. Po pewnym czasie część z tych czynności tworzy jakby pewne grupki, które już między wciśnięciem sprzęgła, utrzymywaniem pedału gazu w górze nie musimy myśleć, to już tworzy taki zlepek, który wykonujemy automatycznie, ale o przejściu do następnej fazy musimy pomyśleć. Po dłuższym ćwiczeniu cała ta procedura tworzy całość w momencie, w którym chcemy ruszyć czy przyspieszyć, wykonujemy to nie myśląc, nie zastanawiając się, wszystko robimy w dobrej kolejności i we właściwy sposób. I jeżeli Państwo są kierowcami, to wiecie, że po jakimś czasie nawet nie myślimy, że to robimy. Należy tutaj powiedzieć, kończąc jakby ten temat automatyzmów, że automatyzmy są to proste programy reagowania, uruchamiane przez określone wyzwalacze, niespecjalnie zróżnicowane. To znaczy pewne programy uruchamiamy wtedy, kiedy pojawia się określona sytuacja, która wyzwala ten program reagowania i jest on sztywny. To znaczy te procesy przebiegają w określonej kolejności. Po jednym procesie, po jednym etapie zachodzi zawsze następny, chyba że mamy intencje i kontrolę, aby taki proces zatrzymać.
w odróżnieniu do automatyzmów, intuicja jest to taki proces, który angażuje wiele złożonych procesów jednocześnie, który może korzystać zarówno z wiedzy o kowariancji, jak automatyzmów pierwotnych czy wtórnych. I w ramach intuicji możliwe jest duże zróżnicowanie indywidualne, którego nie obserwujemy w automatyzmach. Automatyzmy pierwotne posiadamy wszyscy, automatyzmów wtórnych jesteśmy w stanie się nauczyć. Natomiast jeżeli chodzi o intuicję, to część osób, nawet z obserwacji możemy to powiedzieć, że część osób posługuje się nią lepiej lub gorzej, częściej lub rzadziej. Na dodatek posługiwanie się intuicją i to, na czym ta intuicja będzie oparta, będzie zależne od sytuacji. Tak jak pokazaliśmy w niektórych wcześniej pokazywanych przykładach, w zależności od sytuacji ta intuicja może nam się przydać lepiej lub gorzej. Wtedy, kiedy możemy skorzystać ze społecznego kontekstu, z wiedzy na temat pewnych procesów, proces intuicyjny będzie przebiegał szybko i będzie prowadził do dobrego rozwiązania. W innych przypadkach może być zupełnie nieskuteczny. Opowiedziałam o poznawczych podstawach procesu intuicyjnego. Jest jeszcze trzecia podstawa procesu intuicyjnego, jest to podstawa emocjonalna i o markerach somatycznych opowiemy w dalszej części.